Szczęść Boże. Jesteśmy Kościołem katolickim obrządku wschodniego, to znaczy Kościół grecko-katolicki. I właśnie dzisiaj obchodzimy Wigilię Bożego Narodzenia, dlatego że my świętujemy święta według kalendarza juliańskiego, to znaczy, że mamy dopiero 7 stycznia Boże Narodzenie. I właśnie dzisiaj spotykamy się razem we wspólnocie, dlatego że jest ten czas przygotowania do Bożego Narodzenia. Akurat teraz odprawialiśmy liturgię, która się nazywa Wielkie Powieczerze, tak? I tutaj dużo było takich śpiewów, u których po prostu zachęcamy, żeby każda osoba usłyszała, że dzisiaj Pan Bóg do nas przychodzi i jest razem z nami. I prawie cała ta liturgia była w takim sensie odprawiana, tak? I też mieliśmy błogosławieństwo darów, to znaczy mieliśmy błogosławieństwo 5 prosfor, wina, pszenicy i też oleju. I później to wszystko będzie rozdawane między osobami, między wiernymi i też będzie błogosławieństwo tym poświęconym olejem. No i tak u nas jest, że my od 2 lat już sprawujemy liturgię świąteczną, bożonarodzeniową właśnie u północy, dlatego że dużo osób pracuje właśnie 7, to jest dzień, nie jest dzień wolny od pracy, dlatego musimy dostosować do potrzeb osób i dlatego mamy po prostu zaraz o 23 mieliśmy tą liturgię po wieczerzy i teraz mamy też liturgię świąteczną. Z tej okazji dziękuję wszystkim, którzy dołączają się do naszej modlitwy i też życzę wszystkim dużo zdrowia i niech Bóg błogosławi, żeby każdy z nas doczekał do drugiego roku w zdrowiu i w miłości Bożej. W Łodzi i w okręgu łódzkim mamy siedzibę tutaj w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 60, to jest parafia ojców jezuitów. Tam sprawujemy nabożeństwo co niedzielę o godzinie 9 przy kaplicy Krzysztofa. I też mamy nabożeństwo o 12 tutaj, gdzie teraz jesteśmy, to jest Aleja Pasjonistów 23, Dolny Kościół. Akurat teraz, jak mamy te obostrzenie przez koronawirusa, to my mamy nabożeństwo tylko i wyłącznie tutaj na pasjonistów o 9 i o 12 co niedzielę, ale jak tylko ta sytuacja będzie na miejscu, to wtedy wracamy do tego porządku, jak było do tego czasu.